W zaległym spotkaniu 17. kolejki Fortuna pierwszej ligi piłkarze UKS-u przegrali niestety z GKS-em Tychy 0-3. Z nami jest Jan Sobociński. Janku, jak to spotkanie wyglądało z perspektywy boiska? Na pewno to nie było to, co chcieliśmy, to, co sobie zakładaliśmy przed meczem. Po prostu nie byliśmy sobą w tym meczu. Nie wiem, czego zabrakło. Po prostu to nie był nasz mecz. To GKS Tychy zagrał tak dobre spotkanie, czy UKS tak słabe, że ten wynik końcowy wygląda tak, jak wygląda? Myślę, że po prostu GKS Tychy zrealizował swoje założenia, które mieli przed meczem. My swoich jakby można powiedzieć, że nie zrealizowaliśmy. I tak jak mówiłem wcześniej, nie byliśmy sobą w tym meczu i przegrywamy 0-3 u siebie. Gdyby ktoś rano do ciebie zadzwonił i powiedział, że UKS dzisiaj przegra 0-3, jaka by była twoja reakcja? Na pewno bym w to nie uwierzył, bo wierzę, że mamy mocny zespół i potrafimy grać w piłkę, potrafimy wygrywać i tak na pewno bym nawet w to nie uwierzył. Przy wyniku 0-1 w przerwie, jakie nastawienie było, jakie słowa padły w szatni między wami? Że musimy się na drugą połowę troszkę bardziej spiąć, bo pierwsza połowa też nie wyglądała tak, jakbyśmy chcieli. Żebyśmy zagrali troszkę agresywniej. Niestety się to nie udało i dostaliśmy dwie bramki jeszcze po przerwie i mecz się skończył 3-0. Tyle jeżeli chodzi o podsumowanie meczu z GKS-em Tychy, ale przez cały tydzień zbieraliśmy do Jana Sobocińskiego pytania w związku z transferem do Charlotte FC. Piotr Grym, tu Łódź, pyta, co skłoniło cię do przenosin za ocean? Przechodzisz do klubu, który dopiero tworzy swoje struktury, a w MLS zadebiutuje w 2022 roku. Skłonił mnie na pewno fajny projekt i wizja, jaką ma na mnie klub. Wizja mojego rozwoju dalej. Myślę, że tyle. Tak naprawdę dwa najważniejsze aspekty, które do tego mnie skłoniły. Czy przed podjęciem decyzji rozmawiałeś z Polakami, którzy także zdecydowali się na przenosiny do USA, na przykład z Adamem Buczcą bądź Jarosławem Niezgrodą, a jeżeli tak, to co usłyszałeś od nich na temat gry w Stanach Zjednoczonych? Szczerze mówiąc, nie kontaktowałem się z nikim. Mam jeszcze chwilę czasu do wyjazdu, więc na pewno będę chciał się skontaktować z którymś z nich, zapytać o grę i ogólnie o warunki życia, jak to wszystko wygląda, jak się funkcjonuje w Ameryce. Ciężko już mówić, że Stany Zjednoczone to egzotyczny kierunek, gdyż MLS jest ligą chyba silniejszą od polskiej ekstraklasy, ale przed podjęciem decyzji o transferze miałeś obawy, że może być ci ciężej znaleźć uznanie w oczach selekcjonera reprezentacji i będzie wolał on sprawdzać zawodników grających na solidnym europejskim poziomie? Ciężko powiedzieć. Tak jak mówię, szedłem w kierunku rozwoju swojego piłkarskiego jakby i wizję, którą przedstawili mi zarządcy Charlotte, po prostu skłoniło mnie do transferu tam, a czy trener reprezentacji mnie powoła, czy nie, to decyzja będzie należała do niego. Poprzednia kampania w Ekstraklasie nie była dobra w wykonaniu całej drużyny UKS-u. Wojciech Kowalczyk w zeszłym sezonie w jednym z odcinków programu Stan Futbolu mówił, że powinieneś odejść do innej drużyny, bo w tym UKS-ie już się nie odnajdziesz. Czas jednak pokazał, że wróciłeś do wysokiej formy, ale czy nie myślałeś wtedy, aby odbudować się w międzyczasie na wypożyczeniu w innym zespole? Jak widać, pan Kowalczyk się myli w tym, co powiedział. Wróciłem do formy, odbudowałem ją. Myślę, że jest na całkiem dobrym poziomie w tym momencie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. I awansujemy do ekstraklasy. Nie myślałem o zmianie klubu. Byłem skupiony na pracy, żeby się po prostu odbudować i najwidoczniej mi się to udało. Przemysław Chlebicki, footballnews.pl. Charlotte FC to zespół, który dopiero w przyszłym roku rozpocznie zmagania w MLS. Co na tym etapie wiesz o całym projekcie? Wiem dużo, nie chcę wszystkiego mówić, byśmy tu siedzieli bardzo długo. Jest to nowy zespół wchodzący do ligi MLS. Budują jakby całą kadrę od podstaw, od zawodników przez trenerów, przez dalej sztab medyczny. Myślę, że każdy zespół chce walczyć o najważniejsze cele w tej lidze i o jak najlepsze osiągnięcia.
Czy śledziłeś wcześniej rozgrywki amerykańskiej MLS i czy wiesz, jakiej gry się spodziewać? W jaki sposób będziesz mógł wykorzystać swoje atuty w tej właśnie lidze? Nie śledziłem jakoś bardzo. Czasami się zdarzało, że gdzieś na Polsacie Sport leciał mecz właśnie tej ligi i spoglądałem na niego. Ciężko mi teraz powiedzieć, jakie atuty mogę wykorzystać, ponieważ nie wiem dokładnie, jak się tam gra. Myślę, że teraz ten sezon będę śledził bardzo mocno i się przygotuję odpowiednio do wyjazdu. Jak będzie wyglądał twój kontakt z przedstawicielami Charlotte FC w najbliższym czasie? Czy klub ma koordynatora, który będzie się z tobą kontaktować i na bieżąco analizować twoje występy w łódzkim klubie sportowym? Na pewno ktoś będzie analizował i śledził. Myślę, że każdego zawodnika, którego na ten moment ściągnęli, śledzą i obserwują. Jesteśmy cały czas w kontakcie z osobami z Charlotte, czy to ja, czy moi agenci, którzy przekazują mi dalsze informacje, więc na pewno cały czas ten kontakt będzie dalej. Teraz pytania z redakcji eukresfans.pl. Piotr Świtalski pyta, czy oferta z Charlotte była jedyna, czy miałeś też inne konkretne oferty na tak zwanym stole? Nie chciałbym odpowiadać na to pytanie za bardzo. Tak jak mówiłem, po prostu wybrałem Charlotte, bo przedstawili mi najlepszą wizję dla mnie i po prostu tyle. Czy wierzysz, że z MLS będziesz w stanie wrócić do jednej z pięciu czołowych europejskich lig, bo w młodości zapewne nie marzyłeś o występach za oceanem? Nigdy o tym nie myślałem nawet, że wyjadę tak daleko. Myślę, że na pewno jestem w stanie. Trzeba to po prostu poprzeć swoją grą na boisku, pokazywać się jak z najlepszej strony, rozwijać się i walczyć o to, żeby ten transfer do tych top 5 lig się udał. Czy będziesz potrafił za sobą zostawić ten transfer i skupić się na grze i wydatnie pomóc UKS-owi w walce o awans do Ekstraklasy? Na pewno tak. Jestem teraz tutaj. Skupię się na każdym kolejnym meczu, każdym treningu. Nie myślę o tym, co będzie za pół roku, czy za rok. Tak jak mówię, skupiam się na każdym kolejnym dniu treningu, czy to meczu i walczę z UKS-em o awans. Czy uważasz, że język może być jakąś barierą w nowym klubie, czy już jesteś zapisany na dodatkowe lekcje języka amerykańskiego, angielskiego? Oczywiście jestem zapisany na lekcje, ale myślę, że to nie będzie bariera. Po prostu trzeba go podszkolić do takiego etapu, żeby wejść pewnym krokiem do szatni, czy gdzieś do podstawowych czynności życiowych i mówiąc płynnie po tym języku. Charlotte, rozpoczniesz sezon w 2022 roku, pół roku spędzisz jeszcze na wypożyczeniu, czy jest szansa, że zagrasz w UKS-ie jesienią sezonu 21-22, czy wiesz już, że Charlotte ma jakieś inne plany? Ciężko powiedzieć, nie rozmawialiśmy o tym, co będzie za pół roku. Tak jak mówię, skupiamy się na tym sezonie, na tej rundzie, żeby zagrać ją jak najlepiej i awansować do Ekstraklasy. Myślę, że dopiero po tym okresie będziemy myśleć, co dalej ze mną i jakie Charlotte będzie miała plany wobec mnie. Mówiłeś, że nie kontaktowałeś się z zawodnikami obecnie grającymi w MLS, znaczy rozmawiałeś z piłkarzami, którzy w przeszłości tam występowali, albo czy na przykład zasięgnąłeś rady Marcina Gortata, który specyfikę uprawiania wyczynowego sportu w Stanach Zjednoczonych zna doskonale. Nie, też nie miałem przyjemności kontaktować się z nikim, kto tam grał w piłkę, czy tak jak pan Marcin Gortat w koszykówkę. A jaka w ogóle była twoja pierwsza reakcja, kiedy dowiedziałeś się, że jest oferta, jest propozycja ze strony amerykańskiego klubu i możliwość przenosin do Charlotte? Na pewno byliśmy zadowoleni razem z moją narzeczoną, bo po prostu wiemy, że to jest kierunek, który pomoże mi się rozwinąć piłkarsko i życiowo i pomoże życiowo się rozwinąć mojej narzeczonej. Przeanalizowaliśmy wszystko razem z moimi agentami, jak to będzie wyglądało, jaką właśnie wizję ma klub na mnie, czego możemy się tam spodziewać i myślę, że to jest dobra decyzja. Mamy nadzieję, Janku, że swoją grą w MLS będziesz rozsławiał Akademię Łódzkiego Klubu Sportowego, że będziesz
zrobił dobrą promocję biało-czerwono-białej społeczności. Raz jeszcze gratulujemy podpisania nowej umowy i przede wszystkim teraz życzymy powodzenia w walce o awans do Ekstraklasy z ŁKS-em. Dziękuję bardzo. Gościem ŁKS TV był Jan Sobociński, obrońca łódzkiego klubu sportowego, który od lipca tego roku będzie zawodnikiem amerykańskiego klubu Charlotte FC.